Cześć, witam was wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Ignacy, witam was w kolejnym odcinku z gry Heroes 3 Shadow Death HD Mod. Moi drodzy, kontynuujemy naszą kampanię. Ostatni vlog jeszcze nie widziałem komentarzy, bo nagrywam to rano. Mam nadzieję, że nikt mnie nie rozszarpie za nie. A my wróćmy zatem tymczasem do gry. Przyjrzyjmy się jeszcze tutaj. Jakieś ogry. Oni też mają hordy, ale chyba nie mają aż tak gigantycznych grup jak ja, z tego co zdążyłem zauważyć. Czy coś jeszcze mogę tu rozmontować? Alpy? Potem kryptę? Albo krasnoludy? Alpy mógłbym rozmontować. One się, Vampir Lordowie, one się Alpy nazywały w jednej wersji, bo w tłumaczeniu nazywały się Alpy. Nawet nie mam co na nich rzucać czarów, bo nie widzę takiej potrzeby. Black Hawk is going down. Ta 40 jest zawsze najgroźniejsza. Ty się musisz tym zająć. Zamieni ich miejscami w niedalekiej przyszłości. Defend. Jak w koszykówce. A jak się tam akcja idzie, to jest tam defend. Dum, dum, dum. Zobaczmy. Jeszcze tu Bloodlusta. Dobrze. Czy ty jesteś szybszy od niego? 5-5. Chciałbym wykonać jeszcze strzał w ciebie. Mogę jeszcze sauturę przestrzelać cię. Balistą od choćby. Dobra, teraz to już ktokolwiek możecie dobić. 3200 expów, 30 poziom, implozja. Chyba miałem implozję. To ze zwój z implozją? Nie, uczy mnie po prostu implozji. Okej. Okay. Grota Nestle w końcu stoi. Zrobimy jeden manewr zaraz. Zajdź tutaj, przyjacielu. Podskocz i daj mi ten artefakt, on mi będzie bardziej przydatny. Teleportujmy się jeszcze do tego zamku. Weźmy was. Coś takiego bym poprosił. Teraz polećmy z tej strony, czyli od Cornerstone. I zaczekamy tam turę. Zróbmy tylko Magguild tutaj, żeby mana mi się zregenerowała. Zostawmy sobie Thunderbirdy tylko w armii, żebyśmy mieli troszeczkę więcej ruchu. Ty, przyjacielu, zaś... W gruncie rzeczy... Podejdź tu. Przeteleportujesz się tam i będziesz bardziej tam przydatny niż cokolwiek tutaj możesz zrobić. Bez armii, bez niczego. Dobra, jest ruch. Jest mana. Myślę, że możemy cisnąć. Nie dojedziesz w tej turze jeszcze. Przeskocz jeszcze przez to. Anioły. Spróbujemy może. O ile nie będzie archaniołów, to... Chociaż nie, anioły na zielonej trawce są nie najlepszym targetem. Tutaj pojedziemy. Mam tutaj magazyn? No, zrób go od razu. Zostaw to na razie. Dobra, skończmy tą turę. Okej. Okay. Watacha gryfów. Oczywiście was mordujemy ze slowem. Nie jest dla mnie jakikolwiek problem, chociaż mam prosto strzał. O, balista też ma prosto strzał. Fajnie, wszyscy strzelcy, czyli balista i dwóch moich strzelców będzie na prostej waliło. Nie powinienem łajtować na strzelcach. No ty niewiele zrobisz. Mogę w gruncie rzeczy na was też zdefendować, bo jeszcze jedną turę ostrzału będę robił. Tu. No i w tej turze was trzeba rozjechać. Sięgniesz, sięgniesz. Ty sięgniesz tego, to ty zrób tu. Ty zrób tu, wjazd. Ty zrób tu. I ork powinien dobić. Dobra. Kawaleria szatana. Dobra, ty podejdź tutaj. Się zaraz wteleportujesz. Bardzo dobrze. Plus jeden do ataku. Zostań tutaj na razie. Gok Population Doubles. Spadaj. Mnóstwo kawalerii, szatana. A zróbmy tą bitwę. Zawsze jakiś tam expów troszeczkę. O, nie powinienem waitować na strzelcach, zapominam się. Jak
Ktoś może to zabije, poproszę. Dobra. O, chimery i przejście. Dobra. Boże, jakby była prostsza ta graca, gdybyś mi Townport, sorry, Dimension Door na nich. No bo po wszystkim byłoby. Wataha Himer. Czym ty, co ty posiadasz? Szczerze powiedziawszy, naprawdę zastanawiam się mocno, czy nie wjechać w niego już. I od południa nie pocisnąć go. Mam całkiem sprawną armię. Zróbmy jeszcze tak. Kęczturę. Jakieś gogi im pozostawały. Mam cokolwiek jeszcze z umiejętności potrzebnych dla mnie? Nie. Zapiszmy grę i spróbujemy. A bo wiecie co? W sumie tak, po co ja mam się mordować tutaj, jak to jest prostsza walka? Cornerstone. Tylko tam jest bez czarów, nie? To jest jedyny minus. Trochę mnie postrzelają w pierwszej turze. W gobliny całe szczęście. No to po goblinach, można powiedzieć. W ciebie. Śmigaj tu. Śmigaj tu. Ty śmignij tu. I tak. Rozdrapuj to. Dawaj dalej. Dobijaj. Powinienem był chyba przed tą bitwą jeszcze wrócić do zamku po armię. A może nie powinienem był. Jest i oponent jeden. Czy ja zapisywałem grę? Nie pamiętam. A zobaczymy. Czy mi będą chcieli dojechać, czy nie. Jest jeden śmieć. Zapiszmy teraz grę i zobaczymy, kim ty jesteś. Chyba przed garnizonem się zapisywałem. Kim ty kurwo jesteś? Nawet nie słaby bohater, nie? Obronił się Marezista w takim razie. O, to było bolesne. Niemniej, moja balista cię zamorduje. Nawet sprawny ten blind, ale co dalej? Trochę ogrów ma, to jest w sumie najgroźniejsza jednostka u niego. Ale jestem crackhackiem, który ma tak chore boosty do ataku, że nawet się tym bardzo nie przejmuje. Zamorduj towarzysza. Boli. Dobra, zaraz będzie po behemotach. Drap to. 16. Nie zabijesz nawet jednego. Tu powinno ci pójść lepiej. Tu powinno pójść dobrze. Przeżył niestety. Dobijesz, dobijesz. Przyspieszenie. Jeden, dobra, to olejmy. Zwiewaj. O! Czemu nie zwiałeś? Przecież mogłeś. Stoję przed zamkiem. Teleportuj się do Morangheim, czy jak to tam będzie. Tak. Nie mam kryszteksów.
Będzie bolesne. A poczekajcie, czekajcie. O tak. No właśnie. I zrobimy jeszcze tak. Jutro się dobierze jeszcze Wojo. Goblasa dołóż jeszcze do armii. Skończmy turę. I jedziemy mordować tutaj. Masz dużo ruchu. Jeszcze cyklopy ulepszy drodze. Nie jest ich dużo, ale pamiętajmy, że moi strzelcy to jest dużo mocniejsza siła. Nie mam też jazdy. Prawie w ogóle. Cornerstone. Zapiszmy grę. Okej. Tego. Przeżył. Zwiewaj. Jednego ci się udało, dwóch będzie, trzech. No to tyle. Dwa ptaki, bezdenny tygiel rtęci dla mnie. Jeszcze jedna bitwa, zapiszmy na CY4. Morale. Też jesteś nikim. To bitwę zagramy tak. Mamy morale dupne. Kim ty jesteś? Dessą. Przy okazji autuję mu tych najmocniejszych bohaterów, nie? I tak... na marginesie. Kogo by zamordować? Ciebie. No po moich hobgoblinach. Niech to pies. Co ja zrobię? Zróbmy tak. Tak. Mamy hejsta? Czy potrzebujemy? Pytanie. Wyautujmy jednego z nich. Żeby mi nie wadził. Dobrze. Czy mogę chyba bez tego zrobić? Wolałem być dla pewności. O, ładne artefakty wchodzą. No i kolejne. Zaraz tu będzie boost do many. Więc powinniśmy mieć już tą grę w garści. Na źródełku. Raz. Nie wiem kto. Dwa. Dobra. Kolejny dżentelmen. O, jest i zamek. Torina. Jaki jest cel? Zdobyć artefakt. Nie pokonać wrogów. To jest istotne. Okej. Nie udało się niestety. O nie, co ja zrobię? No, miło. Kapitan mamy jakiś. Plus jeden do ataku, również. Nic więcej chyba. Czary trzecie. To idziemy do niebieskiego. Jogu zapraszamy. Zostaw te elfy. Okej. Chociaż tyle się zwróci. Śmignij przyjacielu. Dobrze. Przeskoczysz jeszcze przez stajnię. I nam niebieski się ostał jeszcze. Sram na was. Południem trzeba iść. O, ten płaszczyk ja strasznie lubię. Plus 2 do ruchu na mapie bitwy. Przegenialny artefakt. Szczerze to... Cornerstone poproszę. Szybciej to wyjdzie. Śmigaj tędy. I tam w stronę niebieskiego jedziemy. Dawaj, plusy do statystyk, zbieraj wszelakie.
A Krakhagiem idziemy ich pocisnąć. No nie jestem pewien, czy oni są z tamtej strony. Ja tak sobie założyłem tylko. W żaden sposób nie jestem tego pewien. A stamtąd wydawało mi się, że przylaz jeden. No ich nie było trzech, jeszcze był zielony chyba, nie? Czy się mylę? Bez ptaka straty, dobrze. Dwa orki też. Możemy to delikatnie mówiąc zlekceważyć. Jeden żyje jeszcze cały czas. Proszę, czuję. A, nie można karczmy robić, okej. Okay. Weź to. Spadaj tu. Super, ulepsz, zostaw. Wejdź, weź armię. O, jest twoja armia. Gdzie ty możesz być jeszcze? Gałganie. Smocza utopia. Interesujące. Gobliny się nie mieszczą. Podziemia. A, o tym nie pomyślałem. Faktycznie, zielony może się znajdować w podziemiach. Jakąkolwiek tawernę? Nie można mieć tawerny w tej misji. Ja mogłem mieć tutaj tylko gildię złodziei. Tam mogłem podglądać, co się mniej więcej dzieje. To są jeszcze zabudowania niebieskiego. Mało rdzawych. O. Smoki żerują przejścia tam. Mnóstwo cyklopów, myślę, że możemy pogonić. Cokolwiek tutaj? O, plus jeden do wiedzy. Myślę, że okej, o ile tu nic nie stoi. Mamy też już kilka... o Jezu, cytadel chciałem powiedzieć. Twierdz. Zrób jeszcze to. Skończmy turę. Olejmy was zatem. To w podziemiach siedzą pewnie. Albo gdzieś tu z tyłu mapy. Kto ich tam wie? Szósty dzień to zaraz zrobimy po prostu przetówkę Krakhagiem po zamkach i po prostu pozbieramy co się da z tych ciapaków. Powinienem był w tej tawernie zrekrutować tutaj jeszcze jakiegoś bohatera, chociaż jakbym go stąd wyeksponował, to nie wiem. Dobra. Hordy nie położysz chyba. Śmignij tu. Skończmy turę. O, jest i niebieski. Dobra. Przejdźmy jeszcze w tą stronę i zobaczmy. Tu jest jeszcze jedno wejście do podziemi. Chciałbym mieć chociaż świadomość. Watacha roków. Dwie sakiewki. Było niegłupie. Pogoń. Żebyśmy mieli świadomość, gdzie oni są chociaż. Tutaj jeszcze jakieś ogry stacjonują. Dobra. Poulepszane. Ulepsz jeszcze to, jakbyś mógł. Żebym nie musiał się męczyć z ulepszaniem potem. Skończmy turę. A, tu jesteś. Złociutki. Dobra, zacznijmy od Morganheim, cokolwiek. Zrób może w sumie. Blind, chyba miałem. Teraz przelećmy. Z której strony chcę rozpocząć ofensywę? To jest pytanie interesujące. Czy przez czarne smoki, czy przez podziemia? Stąd bym rozpoczął, czyli Slau. I potem do Torminy. Zapraszam po wojsko. I teraz Tormina. Bomba. Przeskocz tędy. Odwiedzimy jeszcze studzienkę i zaraz zobaczymy, jak tutaj wygląda sytuacja. Aha, okej, okay, tu wygląda tak. Czyli tutaj niewiele można zrobić. Joga nie chciałem narażać za bardzo, więc też tak nie będę sobie folgował. Niebieski sobie siedzi za smokami dziarsko. A te smoki to bym powojował. Jak tu zbierze resztę? No zwojowałbym te smoki, nie będę ukrywał. Dobra, zbierz jeszcze to, bo widzę, że te ciapaki tego nie zebrały nigdy. Dobra, jedźmy tutaj na północ. Skończ turkę. Jeszcze mi w sumie jedna rzecz naszła. U mnie za dużo tych kryszteksów. Są mi dosyć przydatne, nie wolno ukrywać.
Przejedź tędy. Zapiszmy grę przed tym smokiem, bo można troszeczkę kuku zrobić. Zobaczymy, w jak grupach będą poukładane smoki. Dwóch. I wbijał w gobliny. Więc powiedzmy sobie szczerze, nie jest to żadna strata. Niemniej jednak. Dlaczego mam tracić moje gobliny? To powinno być po wszystkim. Dalszą robotę wykonają strzelcy. Super. Ty, przyjacielu, jedziesz tu. Zakładam, że ten zielony jest pod ziemią, bo go jeszcze ani razu nie widziałem, a tu jest niebieski, który panicznie ucieka. Pokonał jakieś behemoty nawet. Zbierz kopalnię. Dobrze. Wbijmy się tu. No, jest zamek niebieski zielonego, ale ja bym się zajął tymi na początek. Odcięliśmy ich. Jest kragmur, czy jak to tam się zwie. Są i oponenci. Pierwszy. To pan numer 3 w takim razie. Raz. Dwa. No i cyklop powinien dokończyć dzieła zniszczenia. Z moim golden bowem. Drugi. O, bo jest szybszy tym razem. Aha, masz płaszczyk plus 2 do ruchu. Zapomniałem. Będę jeszcze szybszy. Okej, okay, tak. 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 O, przeżył. I mi zwiał. Niech to pies. Co ja zrobię? Straciłem moje gobliny. O, nie. Śmigaj tu. Skończ turę. Hop. Nie zajmę mu zamku w tej turze. Co jest? No coś tam ma. Jaki czas? Myślę, że możemy jechać. Bez bohatera. Będzie fajna bitwa. Dawaj im do środka na slowa. O, proszę. Ciebie. Zamorduj mu ptaka, bywa irytujący. Możemy piękny setup na Meteor Shower? A wbijaj. Co mi tam szkodzi? Niech to, moje orki. To tu jest jeszcze groźny. Ty. Teraz ty. No i po wszystkim. Zielony to był jakimś płodem po prostu. Skorzystajmy z okazji. I pociśnijmy tutaj niebieskiego. Nie wiem. Tak mnie jakoś naszło. Jeszcze żyjesz, Mendo. No, musi mieć pod ziemią zamki, ewidentnie. Ja nie widzę tego wytłumaczenia żadnego. O nie. Katli. Zdechnij w końcu, kurde. Można bohaterów zrobić? Nie, też nie można. Skąd oni bohaterów mają? No, ja ich nie mogę mieć. Tu jeszcze widzę, jest kopalnia jedna. O, tu pierścienie do surowców. Śmigaj w podziemia. A, proszę. Coś mamy. Okej. Okay. Intrygujące. Czerwony strażnik? Gdzie ty siedzisz? No, czekaj. Okej. Okay. Podejdź jeszcze tutaj. Dobra, jest miecz. Teleportuj się teraz. Kragmur. Jakieś śmieciu. Blind, niefortunnie dosyć.
Łapcie slowa na klatę. No, powinienem chyba hejsta wrzucić. Będzie trochę wolniejsza bitwa. No, szybki jest. Skubany. Sprawnie. Z tej strony muszę iść? Jak inaczej się do tego dziada dostać? On ma do mnie jedno wyjściowy teleport. Może faktycznie tak trzeba pójść. Którym z tych przejść? I dopiero tam dopadnę jednego z wrogów. No nic, ale tego dowiemy się już w kolejnym odcinku, mamy 25 minut, więc ja wam bardzo serdecznie dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało, no i co? Ja byłem Ignacy, wy byliście wy, a to były Heroes 3, Shadow Death HD Mod. Trzymajcie się ciepło, pa pa!